Aby wygenerować kwartalną informację opisową o wykonaniu budżetu, należy zalogować się do programu na stronie www.svb.publing.com. Następnie należy uruchomić plikomat, czyli pomocnicze narzędzie służące do przesyłania danych z bazy Besti. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Pobieranie danych, a następnie kliknąć przycisk Pobierz plikomat. Program zostanie pobrany w przeglądarce i zapisany w pobranych plikach, skąd można go przenieść w dowolne miejsce na komputerze. Teraz należy uruchomić plikomat i zalogować się do niego tymi samymi danymi, jak do programu SWB Assistant. Po prawidłowym zalogowaniu należy wybrać odpowiednią paczkę danych. W przypadku kwartalnej informacji opisowej o wykonaniu budżetu należy wybrać z rozwijanej listy SWB pierwszy kwartał. Następnie naciskamy Start. Po przesłaniu paczki danych należy wrócić na główną stronę programu i przejść do zakładki Generowanie opisówki. W przypadku informacji kwartalnej automatycznie ustawiony jest szablon wersji skróconej zgodnej z artykułem 37 ustawy o finansach publicznych, dlatego przed przystąpieniem do generowania dokumentu należy przejść do sekcji Ustawienia dokumentu, gdzie w zakładce Styl wydruku program daje możliwość wyboru opcji Standard, ciemne nagłówki, lub opcji Eco, białe nagłówki. Warto upewnić się, że w wymaganych ustawieniach znajdują się poprawne dane jednostki oraz numer uchwały budżetowej. Dodatkowe ustawienia dokumentu znajdujące się w niedostępnych zakładkach dotyczą wyłącznie szablonu wersji rozszerzonej, która znajduje zastosowanie przy generowaniu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu. Po uzupełnieniu dostępnych zakładek można przejść do generowania dokumentu. W tym celu należy nacisnąć przycisk Rozpocznij generowanie znajdujący się na górze strony. Po wygenerowaniu dokumentu automatycznie pojawi się okienko z komunikatem o poprawnym przebiegu generowania. Po naciśnięciu przycisku Pobierz dokument zostanie on pobrany w przeglądarce i zapisany w pobranych plikach. Dokument można przenieść z pobranych plików w wybrane miejsce na komputerze i dowolnie edytować jak każdy typowy dokument Word. Wszystkie wygenerowane dokumenty w programie SWB Assistant znajdują się na liście w zakładce Wygenerowane dokumenty. Stąd w razie potrzeby można je ponownie pobrać. Wszystkie instrukcje dotyczące działania w SWB Asystencie znajdziecie na stronie www.svb.wiedza.publing.com.